Hej, zgodnie z waszymi sugestiami postanowiłam zaśpiewać piosenkę Anny Blue Silent Scream, czyli Anna Blue Cicha Krzyk. Oczywiście podkład będzie, ja słuchajcie naprawdę, nie torturujcie mnie tymi piosenkami, bo ja mam głos głównie przeznaczony do śpiewania w wysokiej tonacji i jak ja próbowałam, to często mi się fałsz wkradał, więc jeżeli nie chcecie, żeby mnie słuchać, to nie proście mnie o piosenki, bo naprawdę ja robię to dla was i normalnie bym nie śpiewała na tym kanale, tak? Mam podkład, więc myślę, że będzie ok i tłumaczenie oczywiście pisałam sama, więc zaczynajmy. Oczywiście będę tłumaczyć w tekst. Aha, jeszcze weźcie pod uwagę, że mam chore gardło, to nie będzie idealnie, tak? Chyba nigdy nie było. Widzisz mnie w oczekiwaniach, chcę marzeniem waszym być. Frustracje powodując u was, wy najlepsi chcecie dla mnie być. Zainteresowanie większe, duży uśmiech we mnie lśni. Byłam perfekcyjną damą, lecz to nie pisane mi burza gdzieś tam schodzi w środku mnie. Światy wciąż próbują zderzyć się, oddech trudniejszy jest, ból w środku tam. Pozwólcie mi samą być, w końcu to zrozumie czas i niech ból odejdzie w las. Torturuje mnie ucieczki brak, więc płacz, płacz, wolności brak i cichy krzyk. Czemu presję na mnie wybieracie? Krzyk przybywa tu co dnia. To jest powód mojej samotności. W swych ramionach trzymając tak. Chcecie, bym w brokacie była, lecz wydostać staram się. Teraz wy czujecie gorycz, bo to ja zawiodłam was. Burza gdzieś tam w środku wschodzi mnie. Światy wciąż próbują zderzyć się. Oddech trudniejszy jest, ból w środku tam. Pozwólcie mi samą być, w końcu to zrozumie czas i niech ból odejdzie w las. Torturuje mnie ucieczki brak, więc płacz, płacz, wolności brak i cichy krzyk. Czy nie widzisz, pomóżcie mi, kochać musicie sobą, jestem mi. Tonę w oceanie bólu i emocji, więc już uratujcie mnie. Pozwólcie mi samą być, w końcu to zrozumie czas i niech ból odejdzie w las. Torturuje mnie ucieczki brak, więc płacz, płacz, wolności brak i cichy krzyk. Mój cichy krzyk. Więc tak, mówiłam, że nie za fajnie mi to wyjdzie, ale ja mówię, mam ostatnio chore gardło. Sęk w tym, że no po prostu jak się rozchorowałam niedawno, to mama zamiast mnie zostawić w domu, żebym się wykurowała, to mnie puściła do szkoły, a tamto już połowa normalnie się była chora i przynosiła zarazki. Do tej pory trochę mam problemy nawet z omówieniem. I jak sami usłyszeliście, no średnio mi to wyszło. I proszę was, jeżeli macie jakieś
zastrzeżenia do mojego śpiewu, to piszcie, ale ja nie chcę, żeby później było tak, że ci te same osoby, co mnie proszą o zaśpiewanie, prosiły mnie, później mi dokuczały, że na przykład ja tak, ja tak, ja tak, bo naprawdę to nie jest miłe, tak? Ja rozumiem, że to jest internet i muszę się liczyć z hejtem, ale ludzie, nie ma ludzi, którzy są bez talenciami, tak? I każdy umie śpiewać, tańczyć, czy dobierać rymy w lepszym lub w gorszym stopniu. Ja akurat śpiewam trochę kiepsko. Ja się do tego przyznaję, naprawdę, słuchajcie, się przyznaję. Nie mówię, że jestem jakaś, nie wiem, nice, bo dobrze sobie zdaję sprawę, że tak nie jest. Ale proszę was, docencie to, że no, starałam się dla was napisać tłumaczenie, bo ja nie dość, że mi pewnego dnia zabrakło prądu i ja wówczas chciałam już nagrać, ale mi po prostu prądu nie było, tak? Chciałam baterię oszczędzać. To dodatkowo oczywiście, co? Oczywiście później gardziołko zaczęło boleć i choroba i w ogóle. Jeżeli chodzi o kolejne piosenki, ja proszę was, żebyście mi pisali, jakie chcecie, ale ja nie to, że ja nie słucham niektórych waszych próśb, ale niektóre piosenki jest bardzo trudno przetłumaczyć. Ja już z piosenką Anny Blue Silent Scream miałam ogromny problem. Chciałam wam tylko powiedzieć, że dziękuję wam za liczbę subskrypcji na moim kanale. Jesteście niesamowici. Ja nawet nie sądziłam, że kiedykolwiek zdobędę tyle subskrypcji. Myślałam, że 100 co najmniej. Poza tym w ostatnich dniach przybyło mi trochę subskrybentów i bardzo dziękuję tym osobom, które są ze mną, które we mnie wierzą, mimo iż nie wszystko idzie za wszystko zgodnie z planem w naszym życiu. Pamiętajmy jednak, żeby się nie poddawać, bo wszystko idzie sobie wyćwiczyć, jeśli się tylko ma chęci i jeżeli tylko poświęci się temu odpowiednio dużo czasu. Ja gdybym miała siebie oceniać, to myślę, że trochę mi wyszło średnio oczywiście, ale myślę, że też odrobinę lepiej niż jak zaczynałam śpiewać na samym początku. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Piszcie, jeżeli chcecie, to piszcie, jakie kolejne piosenki mam śpiewać. Następnego odcinka, cześć!